Po długiej zimie witryny sklepowe przy drogach wyglądają tak. Spodnie przechodniów to też nie najciekawszy widok, a jadący samochodami kierowcy, chcąc nie chcąc, są autorami takich scen. Ludzie chodzą, patrzą i się denerwują. Kałuże, chodniki krzywe, to jest fakt, jest faktem, no wiadomo, że tak jest. Nikt tego nie poprawia, nie wiem dlaczego. Tyle ludzi bez pracy. Powinni dać pracę, ludzie by zarobili. Tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, tam jest taka kałuża zawsze, z czego chlapuje pieszych. Roztopy to jednak nie problem. Kłopotem okazuje się woda zalegająca w dziurach i zagłębieniach. Na taki stan rzeczy skarżą się nie tylko przechodnie. Narzekają też sprzedawcy. No, kałuża przychodzę rano do pracy. Patrzę, kałuża pod sam budynek. No nie ma jak przez chodnik w ogóle kompletnie. Co ludzie przechodzą bliżej ulicy, to ich chlapią z kolei. No, znowu przed budynkiem, pod budynkiem znowu też nie przejdą, bo, no, bo nie ma jak, bo woda po kostki. Tyle co mówię, no zadzwoniłem do was, żeby to pokazać ludziom, no nie, żeby to miasto widziało, żeby burmistrz widział, no nie, siedzą tam ciepłe stołki, nie chodzą po ulicach albo tam jeżdżą, a przechodnie muszą chodzić wszędzie, no nie, załatwiać wszystko. Choć robi się coraz cieplej, wiosna nie jest najlepszym momentem do naprawy dróg. Zdaniem fachowców decyduje o tym kilka czynników. Wiosna jest jak najbardziej właściwym okresem, choć nie przedwiośnie, bo trzeba przede wszystkim, żeby rozmarzła ziemia. I druga sprawa, która limituje rozpoczęcie tych remontów, to jest uruchomienie otaczarni asfaltu, która przez okres zimowy jest zwykle w remoncie i uruchamiana jest na wiosnę dopiero. Oprócz tego niezbędne są także pieniądze, a tych w budżetach jak zwykle brakuje. I nie ma tu znaczenia, czy droga jest miejska, gminna, powiatowa, wojewódzka czy krajowa. W każdym przypadku remonty są bardzo kosztowne. Samorządy skarżą się, że pozyskiwanie dofinansowania z zewnątrz jest długotrwałe i nie zawsze możliwe. Według synoptyków sroga zima już za nami. Pozostaje nam więc tylko wypatrywać wiosny i liczyć na to, że gdy do nas przyjdzie, nie potknie się o dziurawy chodnik. Sebastian Kieszkowski, Isanok.